Siema i jesteśmy u mnie. Jeżeli ktoś wie, hejka. To jest Rafał. To ja. Rafał jest tutaj nie bez powodu. Nie jesteśmy u mnie. Nie, zaraz. Jesteśmy u mnie. Nie, go jesteśmy, ale przy okazji warsztatów, które organizował Rafał i na których byłem. Tak. Wczoraj. Dał radę, naprawdę dał radę. Wczoraj, a dzisiaj będzie już, to będzie już parę dni wstecz, no dobra. Tak, no. I zrobił świetne zdjęcia potem, bo dzieciaki budowały mocki i tak jak mówiliśmy zresztą wcześniej, zrobił fantastyczne zdjęcia. Łukasz oczywiście, tak jak on potrafi zrobić zdjęcia Lego, więc efekty tych warsztatów są niesamowite. Było fajnie. Było. I teraz tak, wracając do naszego tematu odcinka, robiliśmy sobie, dwóch odcinków można powiedzieć, tak. Robiliśmy sobie challenge, cztery. Cztery challenge. Losowaliśmy spośród 10. Tak. Dwa są już na kanale u Rafała, możecie to zobaczyć. Dokładnie. I dwa przychodzą tutaj. Tak. Więc... Zaczynamy od tego pierwszego challenge'u, który jest u ciebie, czyli z zamkniętymi oczami musimy zbudować domek. Dobre wyzwanie i wy też możecie spróbować w tym czasie to zrobić, co nie? No, przygotujmy sobie klocki. Przygotujmy sobie klocki, do dzieła. No. Okej, słuchajcie, więc mamy przygotowane klocki. Tak naprawdę nie braliśmy masy tego i tak dalej, chociaż tu jest naprawdę dużo tego. Stwierdziliśmy, żeby było szybko, fajnie i skutecznie. Wzięliśmy sobie po prostu takie plejciki 16x16, na których powstaną nasze budowle, nasze domki. Ale żeby nie było za łatwo, to wzięliśmy sobie bryki 2x1. Będziemy to robić 3 godziny. Nie no, ogólnie postaramy się to zrobić jak najszybciej. Jak ktoś stwierdzi z nas, że zbudował, to po prostu mówi koniec. Dobra. A żeby wam nie przedłużać, to jeżeli to będzie za długo trwało, to przyspieszymy to, nie? No, dokładnie. I dobra. No to naprawdę zamykamy oczy i jedziemy z tym? Tak. Dobra. 3, 2, 1, go! Okay. Ale idziemy na czas, czy co? Nie, ale nie róbmy tego przez 2 godziny. Dobra, czekaj. Pierwszy raz w życiu budujesz zamknięte oczy. Ja chyba też. Dobra. Zapomniałem ile. A tu mam tak, dobra. Nie wiem jakie kolory. Ja nawet nie wiem, czy jestem na środku planszy. Czekaj. O kurczę, dobre. A mnie jedynka nie chce. Co to? Ja mam czwórkę jakąś, no ale nie będę tutaj znikał. Nie. Coś się mi tu wplątało po prostu. Okay. Jak to było? Gdzieś tak. Mieliśmy drzwi. Dobra, są drzwi, są drzwi. Jak? To jest niemożliwe, że w tą stronę. No dobra. Okej, kończy mi się coś. A tu okno mam, okej. Nie wiem, wysoko. Co dwa. Co ile robisz okna? Co dwa te? Co dwa na bryczki? Razie nie mam jest okien. O kurde, zgubiłem się. Ja też. Właśnie okay, będzie drzwi. Niezły karakan z tego domu. Ej, gdzie jest kurde, końcówka. Jakiś... Nie wiem, czy za długi ten dom nie wychodzi, czy co? Czekaj. Dobra, niech będzie tu. A gdzie jest? Co mi się to obraca? Co nie! A, okay. No właśnie, jak już obrócisz, to jest największy problem, bo wtedy tak jakby na nowo lecisz, nie? Nie, są tu gdzieś jedynki. Okej, okay. Dobra. Cyk. O, jest jedynka. Czekaj. Ej, ja chyba nie mam miejsca na okna. Mogę mieć okno z tyłu? Muszę mieć dom bez okna z przodu? Może być. Zrób sobie piwnicę albo bunkier. Czekaj. Nie, to będzie najwyższy dom. Ej, ale to jest świetny challenge. Ej, ale to jest sprawiedliwe, ja jestem dawno artykiem. Tak długo nie miałem... Oj, krzywy wyszedł. A skąd wiesz jaki? No bo czuję po palcach, że nie łączy się równo, tylko zrobiłem zakręt. Wiesz co, w ogóle mam... Chyba zrobię nawet komin. Nie. Na pewno. Ej, zwolnią mnie z mojego biura. Już zobaczą, co zaprojektowałem. O, okay. Ja muszę się tu wspomagać niestety dwójkami, bo nie mogę znaleźć jedynek. Co ja odwaliłem? Jezu, ciekawe jak to wygląda, naprawdę. Aż człowiek chce spojrzeć, ale nie. Nie, ja się naprawdę nie oszukuję. Nie. Szczerze ci mówię, że mam zamknięte oczy. Ja też nie, chyba... Gdzie jest to miejsce na okno jakieś? Ale nie wiem jakie... A wiemy jakie kolory budujemy? Ja nie, ja tam ten co miałem najbliżej to chyba był jakiś taki cytrynowy żółty. Ale będziesz miał ładniejszy kolor domu. Jezus, czekaj, coś mi tu nie weszło. Jezus, ja totalnie nie wiem, co to jest. Okej. Masakra. Okej. Okay. Ale wiesz co, to, że wzięliśmy w ogóle briczki na ten, na... No. No, 2x1, to chyba nie było mądre posunięcie. Nie było. Ale jest śmiesznie. Czekaj. Mam pomysł. Teraz pobudujmy w ciszy i przewiniemy to wszystko.
A ja już kończę, ja zaraz będę tak robił. Co? No. A jak skończę, to mogę otworzyć oko. Tak, możesz. Czekaj, gdzie jest dach? Jak to? Bo ty chyba zrobiłeś jakiś bardzo mały ten domek. Jaki ogromny. Weź. Ekonomiczny domek. Na pewno jest piękny. Gdzie jest ten dach? Czekaj. Dobrze, tylko tak. Totalnie nie wiem, co buduję. Brakuje mi dachu. Nie widzę dachu. Masz jeszcze dach? Gdzie jest dach? Jest jeszcze gdzieś tu dach? Masz koło siebie chyba. O, tu. A, dobra, to zbuduję kałamin już. Będzie najbliższy dom na świecie. Czekaj. Nie, skończyły mi się kwestie. Dobra, skończyłem. No ja też chyba, dobra. Tak? Już 3, 4, otwieramy. Naprawdę? Jak ty to zrobiłeś? Dlaczego oszukujesz? To jest z domu elfów. Nie, sam zbudowałem przed chwilą i to z zamkniętymi oczami. Mój dom ma z tyłu okno, bo z przodu się nie zmieściło. I już wiem, dlaczego mówiłeś, że już kończysz. Zobacz, na ile ja przestrzeni zabudowałem i wszystko chciałem zrobić. Zobacz, jak ładnie okna w ogóle już nie mówiliśmy, że dom musi być jak największy. Nawet wnękę zrobiłem. Zobacz. Zrobiłeś, no, ale ten komin nie jest twój. Ej, tak czy siak. No dobra, twój jest fajniejszy, bo zrobiłeś mniejszy. Tak. Malutki domek. Ten challenge przynależy do ciebie. Dziękuję. Po obejrzeniu tego odcinka będziesz mógł się dowiedzieć, czy oszukiwałem, czy nie. Dopiero myślę, wtedy. Że nie. Gratuluję. Gratuluję. A, gratuluję. No, super. Okej, to lecimy dalej z następnym. Bang. No to mamy figurki. Figurki są w całkowicie mi nieznajome, bo nie wiem, co ty tam masz tak naprawdę. Mnie są znajome, ale ja mam dużo figurek, więc też nie będę kojarzył, no ale dobra. 2000 to dużo figurek. Ja mam więcej niż 2-3. Dobra, czyli no, będziemy losować. Tak. Nie patrzymy i zgadujemy, co to za figurka. Dokładnie. I jeżeli dobra. Już jesteś gotowy, to mówisz tam, opisujesz ją mniej więcej dobra. I tak dalej i pokazujesz później, jak już powiesz, co to jest. Dobra. Dobra. Kto losuje pierwszy? Okej. No to ja spróbuję, dobra? Dobra. Pierścionek mam. Co to jest? Pokaż najpierw, pokaż czeka, najpierw. Czekaj, to ja się odwrócę, tak. Żeby nie było. Ti. Dobra. Czekaj. Głupie miny robię jak zawsze. No. To jest ta. Jak ona ma? Alicja w Krainie Czarów? Nie. O. Wonder Woman. Ale blisko. 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 Aha, Wonder Woman. No kobieta. Okay. Ale myślałem, że Alicja, bo ona, kojarzyłem figurkę, że coś tam chyba też miała takiego. Miała. Jakiś page. Nie. To chyba inna Alicja w Krainie Czarów. Chyba w innej krainie. Nie, to oglądałem. Dobra, teraz ja. Okay, dobra. No tak, tego to na pewno nie zgadnę. Możesz zamienić, jak chcesz, tak? No bo to będzie trudno. To był nijaki pan. Dobra. Okay. Tak. O, to też ciekawe. Takie no, coś? No. Tak. To ciekawe. Duża głowa. Co tam widzisz? Duża głowa. Atomówka. No. Jaka? Dobra, teraz muszę zgadnąć kolor. Zielony. No. Naprawdę? Niebieska. Czy bajka, bójka, czy brawurka? Ja nigdy nie wiem. To chyba jest brawurka. Next. To odkładamy tutaj. Aha, ale zgadłeś, tak czy siak? No tak, bo duża głowa. No dobra, mamy dwie, co lecimy dalej. Ale fajno. Nie, I know. Pokaż najpierw. Dobra. Przodem. No. Okej. Okay. Dobra, nie patrzę. Czekaj, podpowiedziałeś mi przodem. Fajne jest.
O Jezu, co to jest? Buźka to się ściąga. A nie wiem, czy on zgadł w sumie, tak nie... Taki nosek jakby... Nie, co to jest? Taką większą głowę ma, tu coś ma... Jak Sonic. Tak! Brawo! Sonic! Jest! To teraz ja. No, to dawaj, 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 dawaj. Jeden, jeden. No, czy... Nie, bo to nie jest figurka. To jest chyba plecak tych Ghostbustersów, tak? Tak, plecak Ghostbustersów. Ej, tu zgadłem. No, no. No to będzie fajne do zgadywania. Śmiało, bo masz taką dużą podpowiedź. Ten z Batmana z pytajnikiem. Jak się nazywa? Question mark? Nie, jak się nazywa ten? Zagadka? Tak. The Riddle. Yes, The Riddle. Człowiek zagadka. No to kurczę, wprowadzi. 2-1. Po jednym jeszcze? Tak. I jak ty? No, tak, po jednym. Dobra. No. Też odruchowo patrzysz gdzieś tam? Ja też tak robiłem, jak ty szukałeś, a ja tak. Super. Dobra. O, biorę. Coś z płachtą, więc będzie mi łatwiej. Pyk, pyk, pyk. A poczekaj, pokaż najpierw. Pyk, pyk. O, fajne. Czekaj, ma różki? Ma. Ma dziubek? Ma. Batman. Tak. Brawo! Yeah. I ostatni. No, jak zgadniesz teraz, to wygrywasz, a jak nie, to nie zgadniesz, to jest remis i wtedy jak będzie tie, też spoko. Takie to. No. Osz. Good luck. Co to jest? No, tak. Dynamit jakiś. Ktoś jakby cię trochę w konia zrobił. Dynamit. I masz miszmasza. Aha. No. Może z jakiej serii bardziej podpowiedź, powiem ci, powiedz, to wtedy będzie też uznane. Bo ma czapkę z tego, z City, z tych, no, z budowy. Mylisz się całkowicie. Nie. Czapkę z budowy. No tak. Ale ma tak. Kucyka. Tak. Tak jakby. Tak jakby. Kurde, z Batmana jakaś? Albo z tego, z filmu Derego Mówi? 3, 2, 1. Lego City, tak? Tylko dziewczyna. Nie, 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 nie. 2-2. Remis. No dobra, no to mi pasuje, że jest remis w tym momencie. Mnie też pasuje. Więc ogólnie takie challenge, jeżeli macie nawet mniejszą ilość figurek, spokojnie też możecie sobie robić. No to fajna zabawa, co? Fajna zabawa. Nawet rodzinna fajna zabawa. Rodzinna, czuć, tak. Czuję się, że jesteś już moim bratem. Nie, tym młodszy. Byłeś. Dzięki. No dobra. No to także challenge ogarnięte. Możemy odłożyć nasze figurki i plecaczek. Świetne figurki. Dziękuję. Parę bym wydubał dla siebie, no ale. To chyba tyle na dzisiaj. No tak, mi się podobało. Ja się naprawdę świetnie bawiłem przy tym. Ja też się bawiłem super. W ogóle coś innego niż takie typowe budowanie i tak dalej. I to był świetny pomysł. Typowe budowanie to byliśmy na warsztatach. Dokładnie. I mamy tego naprawdę dużo, więc fajnie sobie tak w inny sposób się zrelaksować i pokazać wam też, jak wy to możecie zrobić. Jak bawić się Lego? Troszeczkę w inny sposób. Fajnie, wpadajcie do Łukasza. Pamiętajcie, że teraz musimy zmobilizować Łukasza, żeby było więcej filmu. Będzie. A jak nie, to przynajmniej na jego Instagrama, gdzie co chwilę są nowe fotki. Zawsze coś. Wbijajcie tak samo do Rafała. Rafał robi naprawdę dobrą robotę. Ja sam, jako fan Lego wieloletni, i tak się dużo dowiaduję z jego kanału. Także fajnie, czekam też na kolejne odcinki, bo słyszałem, że coś będą jakieś ciekawostki i coś o kolorach może. Może coś będzie. Tak dalej. Nie, ten odcinek akurat był przed tym. Ale to już widziałeś. Fajny odcinek, nie? Fajny był. Nie widziałem jeszcze. Nie było czasu. No, nie obejrzę. Było czasu. No dobra, dzięki. Dzięki wielkie i do zobaczenia.